Ja mierzę jak najwyżej i chciałabym dążyć do tego, żeby zdobyć medal. Nie chcę mierzyć i skupiać się na pierwszej piątce, na pierwszej dziesiątce, pierwszej dwudziestce, bo moim zdaniem to z punktu psychologicznego jest trochę bez sensu, bo jeżeli osiągnę tą pierwszą dziesiątkę, to tak naprawdę co wtedy? Osiągnę swój cel, nie będę wiedziała już, co dalej robić, więc mierzę jak najwyżej, chcę zdobyć medal i być zadowoloną przede wszystkim samą z siebie i pojechać na miarę własnych możliwości. To taki amerykański styl, powiem szczerze, u polskich sportowców rzadko spotykany. Często właśnie w Polsce sportowcy się asekurują, mówią to, co pani powiedziała o pierwszej dziesiątce, pierwszej piątce, a pani bardzo odważnie podchodzi do świata i do rywalizacji. Tak, uważam, że nie warto zastanawiać się nad takimi wynikami jak pierwsza szesnastka, pierwsza dwudziestka, czy cokolwiek innego. Wiadomo, że każdy marzy o tym medalu, każdy marzy o tym, żeby mieć to złoto, żeby mieć brąz, żeby mieć srebro. Nie każdy potrafi o tym głośno mówić. Ja nauczyłam się tego i wydaje mi się, że to tak naprawdę będzie mnie pchało do tego, żeby właśnie to osiągnąć. No ale w short tracku, zwłaszcza jeśli chodzi o takie szybkie dyscypliny, o łyżwiarstwo także, no to jest no często przypadek. No pamiętamy różne sytuacje, kiedy zdobywały medale osoby, na których nikt nigdy nie stawiał, a znowuż ci, którzy mieli wygrać wszystko, nagle przewracali się w jednej sekundzie we wcześniejszych biegach i wszystko znikało, wszystko prysło. Czy to nie jest też trochę takie obciążające, że to ryzyko jest właściwie w każdym biegu takie duże? O tym się nie myśli, o tym nie myśli żaden zawodnik. Wiadomo, że każdy chce przejść kolejny bieg i dojść do finału i walczyć o medale. Tak naprawdę to jest wpisane w nasz sport. Właśnie ten cały przypadek, to całe szczęście, które można mieć i można skorzystać z powodu błędu innego zawodnika. Natomiast jeżeli chodzi o igrzyska, to tutaj już są tacy zawodnicy, którzy bardzo rzadko popełniają te błędy. Jeżeli się zdarza, to naprawdę to już jest ogromny pech. W każdym razie no, to jest cały urok też tego short tracku, że nigdy nie wiadomo, co się stanie i dla widzów to też jest bardzo fascynujące.